Zajmiemy się teraz zakładaniem konta na serwisie społecznościowym Facebook, przeglądając zarazem, czy nie wystąpiły po drodze jakieś nowe zmiany od czasu, kiedy kręciliśmy ostatni materiał filmowy odnośnie zakładania konta na Facebooku. Od tamtego czasu wiele się zmieniło, dlatego omówię tematykę Facebooka od początku i teraz zajmiemy się zakładaniem nowego konta. Wejdźmy zatem na stronę Facebooka, otworzymy sobie przeglądarkę stron internetowych, wpiszemy w adresie u góry facebook.com, zatwierdzimy oczywiście enterem i zarejestrujemy się, naszego Jana kolorowego zarejestrujemy. Dobrze, pierwsze pole, imię, Jan, nazwisko, kolorowy, twój adres, no muszę podejrzeć, chociaż dobra, Jan, to było kropka kolorowy, oczywiście nasz mail podajemy tu prawdziwy, tak? Proszę pamiętać to. Bo na ten mail przyjdzie, drodzy Państwo, potwierdzenie i tam, na tym mailu, z naszym, musimy aktywować to, co nam wyśle Facebook. To tam będziemy musieli kliknąć. Ja to wszystko zaprezentuję. Dobrze. Wprowadzamy ponownie adres e-mail, czyli weryfikacja taka, bo nigdy nie wiadomo, czy się nie pomyliliśmy. Następnie wymyślamy hasło. Datę urodzenia z pola rozwijanego. No dobra, ja muszę sobie jakąś wymyślić. Mam nadzieję, że nikt się nie przyczepi, że tutaj wypisuje nieprawdziwe dane. My starajmy się raczej prawdziwe podać. Mężczyzna, zaznaczam tutaj w polu. Dobrze, czyli mam imię, nazwisko, dwa razy adres potwierdzony, wymyślone hasło, trzy pola odnośnie daty urodzenia. Zaznaczam mężczyzna. Raczej tutaj zbytnich zmian wydaje mi się, że nie ma. Ale chcę pokazać, w jaki sposób się zarejestrować, żeby to było jasne, tak? Czyli, tak jak wspomniałem, imię, nazwisko, dwa razy powtarzam, nasz mail prawdziwy, bo Facebook wyśle zaraz potwierdzenie i tam trzeba będzie dokonać również potwierdzenia. Klikam w rejestracja, w ten przycisk. Facebook się pyta, czy zapamiętać hasło. Na razie nie zapamiętuję. Dobrze. Proszę zobaczyć. Mamy tutaj początkowe kroki, które trzeba spełnić. Krok pierwszy, drugi, trzeci. Na razie jesteśmy w pierwszym kroku. Ja nie będę bawił się w szukanie znajomych. Państwo mogą to zrobić, ale powiem szczerze, to może troszeczkę nas na początku zgubić, jeżeli po raz pierwszy zakładamy konto, więc klikam tutaj w prawym dolnym rogu. Ja może przybliżę, żeby wszyscy widzieli. Momencik. Sekundka. W prawym dolnym rogu tutaj. O, pomiń ten krok. Jest to trochę niewidoczne. Ja oddalę. W ten sposób pomijamy ten krok, bo niektórzy już by tutaj klikali szukaj znajomych i tu się można trochę pogubić. Klikam. Osobom, które przejdą przez ten etap, udaje się zwykle wyszukać do 20 znajomych. No w sumie to jest prawda, ale można do tego etapu i tak wrócić. Na razie ja to pominę. Dobra. Uzupełnianie profilu. No on już to wykrył, widzę, że jestem z Gdyni. Pracodawca, szkoła średnia. Tego nie musimy wypełniać. Pomiń. Widzimy? W prawym dolnym rogu obok przycisku zapisz i kontynuuj. Znajduje się pomiń. Pomijamy. My to możemy później uzupełnić. Na razie się na tym nie będziemy skupiać. Na razie skupiamy się, żeby w ogóle założyć konto na Facebooku. Dodaj swoje zdjęcie profilowe. Na razie pominiemy. Czyli, drodzy Państwo, wszystkie te kroki pomijamy. Mamy swoje pierwsze konto, drodzy Państwo. Jan Kolorowy. Witaj na Facebooku, powitanie. Jeszcze, proszę zobaczyć, u góry, to jest dość istotne, widnieje tutaj komunikat. Jan, sprawdź swoją pocztę e-mail, aby dokończyć proces rejestracji, tak? Wobec tego, sprawdź swoją pocztę. Mogę tu kliknąć w ten przycisk. Zostaniemy przekierowani na swojego Gmaila. Oczywiście, jeżeli w Gmailu mamy swoją pocztę, jeżeli podaliśmy adres Gmaila. Jeśli nie mamy swojego Gmaila, to w poprzednich filmach tam ja radziłem w poziomie zaawansowanym, że warto mieć, tak, tego Gmaila. Filmy
Dobrze, teraz tak, logujemy się na pocztę, wracamy, logujemy się na pocztę swoją, ja już tu mam akurat swój profil zapamiętany, zatwierdzam logowanie i sprawdzam, co otrzymałem od Facebooka. Proszę zobaczyć, w nowym Gmailu na dzień dobry, w głównej, w zakładce główne nie mam nic, ale proszę zobaczyć społeczności, coś tutaj jest, dwie nowe wiadomości. Klikam w społeczności i mam od Facebooka dwie wiadomości. I teraz, którą wybrać, tak? Witaj w Facebooku, czy jeszcze tylko jeden krok i będzie można zacząć korzystać z Facebooka. I właśnie to jest ta wiadomość, jeszcze tylko jeden krok. Ona od samego początku w ten sposób wyglądała. Więc ja otwieram tą wiadomość i proszę zobaczyć. Proces rejestracji dobiega końca. Potwierdź swoje konto. Ja klikam w potwierdź swoje konto i w tym momencie już oficjalnie mam potwierdzone swoje konto. Nie mam już u góry tutaj, w tym miejscu, gdzie był pod paskiem adresu. Nie mam już żadnego komunikatu. Oficjalnie, jako Jan, kolorowy, moje imię, nazwisko, tak, już mogę korzystać z Facebooka. Obsługa Facebooka w następnych materiałach filmowych. Dziękuję.